W ubiegłym tygodniu, w czwartek, ze stanowiskiem prezesa Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska pożegnał się Zenon Malinowski. Wczoraj Rada Nadzorcza ogłosiła konkurs na nowego szefa miejskiej spółki. Spółka wymaga szybkich działań organizacyjnych, wymaga osoby prowadzącej celem realizacji jej zadań. Spółka nie może w tym okresie czekać na mieć przestojów nie tylko organizacyjnych, ale przede wszystkim decyzyjnych. Jest bezwzględna potrzeba powołania nowego prezesa, który będzie odpowiadał za jej działania. Nowy prezes ma mieć odpowiednie wykształcenie i doświadczenie. Nie może być na przykład zatrudniony przez partię polityczną, czy wchodzić w skład organu partii, który reprezentuje ją na zewnątrz i jest uprawniony do zaciągania zobowiązań. My potrzebujemy fachowca, a nie osoby, która miałaby jakikolwiek charakter polityczny działania. Potrzebujemy fachowca, eksperta. Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska to największa spółka kapitałowa, której właścicielem jest miasto. Zajmuje się m.in. odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, świadczy usługi pogrzebowe, zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg czy pielęgnacją terenów zielonych. Jednym z najważniejszych jest element realizacji inwestycji w zakresie ochrony środowiska, inwestycji unijnych. Jest to bardzo duże wyzwanie, gdzie już nie ma czasu na zwłokę, nie ma czasu na zastanawianie się, tylko na działanie. Termin składania ofert w konkursie mija 24 lipca.